Ciemna strona wrestlingu. Czy Jimmy Snuka był mordercą? 10 maja 1983 roku, kilka godzin po pokonaniu Jose Estrady na tapingach WWF TV w Allentown w Pensylwanii, Jimmy Snuka zadzwonił po pogotowie. Kiedy pomoc medyczna była na miejscu, okazało się, że jego dziewczyna Nancy Argentino została poważnie zraniona. Po przetransportowaniu jej do szpitala, zmarła na skutek licznych urazów czaszki. Koroner stwierdził, że przyczyną śmierci były bardzo poważne uszkodzenia mózgu, które powstały przez uderzenie głową w nieruchomy obiekt. Późniejsze badania i autopsja wykazały kilkanaście innych poważnych skaleczeń na głowie, uszach, policzkach, rękach, plecach, nogach i stopach. Patolog sądowy po wykonaniu autopsji stwierdził, że sprawa powinna być uznana i rozpatrywana jako morderstwo do czasu znalezienia innych dowodów. Zastępca koronera stwierdził po rozmowie z patologiem i po oględzinach ciała, że sprawa może być nieczysto prowadzona i ludzie mogą tuszować ślady, więc zgłosił to do prokuratora okręgowego. Jimmy Snuka był jedynym podejrzanym o dokonanie zabójstwa swojej dziewczyny, jednak przez brak znaczących dowodów nie postawiono mu wystarczająco mocnych zarzutów. Ostatecznie sprawa została pozostawiona jako otwarta. Rodzice tragicznie zamordowanej Nancy wygrali w procesie sądowym $500,000, których Snuka nigdy nie zapłacił, zasłaniając się niezdolnością finansową. 28 czerwca 2013 roku prokuratura okręgowa zadeklarowała, że sprawa zostanie ponownie rozpatrzona. Pod koniec stycznia 2014 roku prokurator Jim Martin ogłosił, że sprawa morderstwa Nancy Argentino została przekazana Wielkiej Ławie Przysięgłych. 1 września 2015 roku, po ponad 32 latach, po tragicznych wydarzeniach, Jimmy Snuka został aresztowany i oskarżony o popełnienie morderstwa trzeciego stopnia oraz nieumyślne spowodowanie śmierci Nancy Argentino. Adwokat Jimmy'ego poszedł na ugodę, która umorzyła wstępną rozprawę w zamian za więcej materiałów dowodowych, co pozwalało Wielkiej Ławie Przysięgłej i prokuraturze lepiej przyjrzeć się i przygotować sprawę morderstwa Nancy Argentino. Podczas rozprawy z dnia 2 listopada Snuka nie przyznał się do winy. Rozprawa mająca na celu stwierdzenie poczytalności i kompetencji Snuki rozpoczęła się w maju 2016 roku. Badania psychologów sądowych wykazały, że stan zdrowia, a także kondycja fizyczna i psychiczna oskarżonego są coraz gorsze, co było spowodowane licznymi chorobami i urazami, które były czynnikiem długoletniego występowania w ringu. Niestety sąd uznał, że Snuka nie był kompetentny, żeby zeznawać przed sądem za zabójstwo i przełożył rozprawę. Po upływie tego czasu prawnicy Jimmy'ego utrzymywali, że jego stan się pogarsza. 3 stycznia 2017 roku sąd orzekł, że Jimmy Snuka nie jest zdolny psychicznie, żeby zostać osądzonym za morderstwo i odrzucił wszystkie zarzuty. Później okazało się, że w grudniu 2016 roku Snuka usłyszał swoją diagnozę, która zakładała jedynie 6 miesięcy życia, co było spowodowane postępującą nieuleczalną chorobą. Jimmy Snuka zmarł 15 stycznia 2017 roku w wieku 73 lat. Wiele osób twierdzi, że Vince McMahon wiedział o morderstwie oraz wiedział, że zabójcą był Snuka. Teorie spiskowe głoszą, że McMahon bronił Jimmy'ego i starał się wpływami oraz pieniędzmi zamknąć sprawę i nigdy do niej nie wracać, ponieważ Superfly był wówczas jedną z bardzo ważnych postaci w federacji. Jimmy Snuka nigdy nie otrzymał wyroku za zabójstwo i nigdy nie zostało mu to udowodnione. Jak jednak było naprawdę? To pozostawiam do oceny wam.